Niedaleko jeziora Gopła, którego długi, wąski kształt wygląda jak znieruchomiała, blada rzeka, tuż pod miasteczkiem Radziejowem znajdował się nieduży folwarczyk Wrąbczyn, resztka pokaźnych dóbr należących niegdyś do rodziny Domontów. Konstanty Domont był ostatnim dziedzicem tego nazwiska, miał bowiem tylko córki, innych zaś Domontów nie było już podobno nigdzie na świecie. Sąsiadujące ziemiaństwo krzywym okiem spoglądało na Wrąbczyn. Domont miał był za młodu pojąć jedną z miejscowych panien, lecz zerwał narzeczeństwo w przededniu ślubu, skąd poszły kwasy, obraza, nie brakło nawet pojedynku. Wyleczywszy się z rany zadanej przez brata znieważonej oblubienicy, Domont niebawem ożenił się z inną i tym ożenkiem jeszcze bardziej naraził sobie okolice. Panna młoda była osobą z miasta, wprawdzie z samej Warszawy, ale cóż stąd, kiedy o niej mówiono? Jedni opowiadali, że to kobieta z przeszłością, która miała romans w panieństwie. Drudzy, że jest córką sklepikarza, inni, że felczera czy też fryzjera. Wszystko to było jednako nieprzyzwoite. Podejrzaną zdawała się również okoliczność, że ślub odbył się po cichu, bez wesela i że Domontowa była prześliczna. Nic nie pomogło, że młoda pani okazała się wzorową gospodynią, pobożną parafianką i przykładną małżonką. Takie potrafią udawać i takich się trzeba wystrzegać, orzekły damy, trochę zaniepokojone o mężów i o synów zerkających w kościele na powabną sąsiadkę. Domontowi nie zabiegali zresztą o stosunek.